Projekt uchwały także został złożony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ustęp 4. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że nikt. W takim razie przystępujemy do głosowania wniosku. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym wniosek został przyjęty. I Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie korekty uchwały z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu OPEL w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku. Przygotowanie tego projektu jest jak gdyby taką konsekwencją w zasadzie tego, że Rada przed chwilą podjęła uchwałę, a wcześniej zarząd przygotował w sprawie tej korekty zadań priorytetowych. Ta propozycja 5, którą Państwo przed chwilą zaakceptowaliście, dotyczy także konkursu ofert. I zarząd tutaj proponuje zmniejszyć kwotę na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie letnim do kwoty 39 tysięcy złotych, czyli do tego poziomu finansowania, który w zasadzie zawsze to było 40 tysięcy, do tego poziomu finansowania, który zawsze był. No myśmy wyjątkowo w lipcu proponowali tutaj zwiększenie, natomiast krótko mówiąc, po tej informacji uzyskanej z Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic, że nas na to nie stać. I podjęcie tej uchwały jest niezbędne po tym, jak przed chwilą Rada podjęła uchwałę w sprawie korekty zadań wydatków. Ale oczywiście otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, to proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, proszę bardzo. Przypomnij się, chyba odpowiedź do Pana 40. Znaczy na zajęcia, w tej uchwale z lipca, tak? Już. O, nie zmniejszamy. I co? O 8 tysięcy, to już zmniejszamy. Ile konkretnie na tym zadaniu? Cała kwota to 44, co jest na zadaniu. To było 52. Na konkurs ofert przeznaczyliśmy 52. Została podjęta.